Dojechałyśmy do Wilna, słuchajcie, piękny budynek dworca za mną. Dopiero co wysiadłyśmy z pociągu, idziemy szukać hotelu, tudzież pensjonatu, nawet nie pamiętam, co zarezerwowałam. A tu jest taka miejscówka, słuchajcie, taki ekran, który przenosi nas, uwaga, do Lublina. I w Lublinie stoi taki sam ekran, który przenosi nas do Wilna. Taka ciekawostka, tuż pod samym dworcem. Jeszcze o dzielnicy dworcowej, słuchajcie, powiem wam tyle, bo jeżeli chodzi o Kowno, to byłam mało przygotowana, jeżeli chodzi o Wilno, to jestem trochę lepiej. Dzielnica dworcowa uchodziła za taką najbardziej niebezpieczną do niedawna i znajdowało się tu dużo miejsc, gdzie można było poznać panie prostytutki albo kupić narkotyki i tak dalej. No i dużo kradzieży było i ogólnie jakichś takich przestępstw małych. Chyba w prawo musimy iść, Gosia. Ale zmieniło się to niedawno i teraz ta dzielnica słynie z dobrych, lokalnych knajp i ze street artu. Podobno, że są tutaj piękne malowidła na ścianach. No i sam budynek dworca. Co widzisz? Malowidło. Malowidło Gosia widzi. A, to jest malowidło. To zaraz, tak. A jeżeli chodzi o sam dworzec, no to też został odnowiony i jest naprawdę bardzo ładny, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. A malowidło, które Gosia widzi, zaraz wam pokażę, to jest Albert Einstein, który wybiera się w podróż. I ma na sobie plecak i jest bardzo... bardzo fajny. Alberta Einsteina zostawiamy za sobą, idziemy szukać hotelu. Hotel, który wybrałam, nazywa się Alexa Old Town. Nie wiem, czy to jest hotel, czy bardziej apartament. Dość tani, w samym centrum miasta, na Starym Mieście. Ale też bardzo blisko dworca zależało mi, żeby być tutaj, dlatego że też nie mamy za dużo czasu w Wilnie i żeby po prostu teraz nie krążyć i nie szukać. No, a jak będzie wyglądał, to się okaże na miejscu. Dotarłyśmy do hotelu i... no i co? Generalnie jest czysto, spoko i fajna lokalizacja, ale nie będę wam polecać, więc nawet wam nie będę pokazywać, dlatego że jest self-check-in. To znaczy nie ma recepcji, ani nikogo, kto wam otworzy drzwi, tylko dostaje się kody i tak dalej. Jestem ogólnie jestem przeciwniczką tego typu rozwiązań, więc zawsze staram się szukać miejsc, gdzie jednak jest recepcja. No i tutaj miała być, ale nie ma. No i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że kod do drzwi nie działa i stałyśmy pod tymi drzwiami dobre 15 minut. Fajnie, że akurat nie lało, bo byłoby jeszcze trochę gorzej. No a potem przyszła pani sprzątaczka, która przez przypadek tu była i nam na szczęście otworzyła. Do tej pory nie dostałam wiadomości zwrotnej od hotelu, którą wysłałam spod tych drzwi. Także no chyba niestety nie, no nie, po prostu. W każdym razie, dobra, nieważne, weszłyśmy do środka po ciężkich trudach, ogarnęłyśmy się, miałyśmy iść zwiedzać Wilno, ale zaczęło znowu lać i sypać gradem. Teraz nagle się znowu przejaśniło, więc zadzieramy kiece i lecimy. Bardzo szybko, tak Gosia? Szybko, bo nie wiadomo ile to potrwa, może się okazać, że za 2 minuty znowu będzie padać, więc lecimy. Ponieważ jesteśmy w samym centrum, ja chciałabym zobaczyć viewpoint, żeby zobaczyć miasto z góry i po drodze zobaczymy po prostu Stare Miasto przez całą długość. Taki jest wstępny plan, chyba że zacznie lać, wtedy będziemy uciekać. Jak widzicie, opady silne, ale przelotne, bo znów nad nami błękitne niebo. Zwiedzanie zaczynamy od targu i lecimy na Stare Miasto. Ojczyzno moja! Mnie się kojarzy Wilno z Mickiewiczem głównie. Gosia, tobie? Mickiewicz i Ostra Brama. Pod Ostrą Bramę pójdziemy, pod dom Mickiewicza też, pomnik Mickiewicza.
A teraz co? Zobaczyliśmy plac ratuszowy, ładny ratusz. Bardzo ładny. Przeszłyśmy przez malutkie uliczki dawnej dzielnicy żydowskiej, a teraz przeszłyśmy od dupy strony bardzo takim przejściem tajemniczym, które ja znalazłam na moich mapach pod Pałac Prezydencki. Słuchajcie, co prawda widzimy go właśnie za kratami. No i co? I teraz zrobimy sobie resztę Starego Miasta i pójdziemy na jeden z punktów widokowych. Dlatego, że Wilno, kochani, jest miastem a. kościołów, dlatego, że kościołów już kilka minęłyśmy, nie? Takich pokaźnych. A dwa, że jest to miasto, gdzie jest bardzo dużo w ogóle punktów widokowych, gdzie bardzo pięknie można sobie całe miasto podziwiać. Tak więc jeden z tych punktów, przynajmniej jeden, dzisiaj zrobimy. Także Gosia, nie wiem, czy jesteś przygotowana, ale będziemy się wspinać. Bardzo chętnie. Dlatego, że niestety Kamilka nie ma drona, więc ja zawsze się śmieję, że ci vlogerzy, co mają drona, to nie muszą wchodzić pod górę, a ci, co ich na drona nie stać, to muszą się wspinać. I znowu idzie wiatr i trochę się boję, że może przynieść deszcz. Tak więc zadzieram kiece i lecimy, bo nie ma czasu do stracenia. Znalazłaś? Czesław Miłosz. No Czesław Miłosz, a gdzie jesteś? Wiesz, gdzie jesteś, czy nie wiesz? Nie, nie wiem. Uniwersytet Wileński. Znalazłyśmy Pałac Prezydencki od strony otwartej. Gosia, czym się różni Pałac Prezydencki w Warszawie od Pałacu Prezydenckiego tutaj w Wilnie? Jest ładniejszy. No ja się nie zgodzę, że jest ładniejszy. Dla mnie różnica polega na tym, że można normalnie podejść do budynku, słuchajcie. Nie ma krat, nie ma ochrony, nie ma 400 policjantów, którzy pilnują. Tak jakby, nie wiem, jakiś większy jest może szacunek do władzy czy coś. Tylko w flagi Ukrainy. Flagi Ukrainy wiszą. No u nas chyba też wiszą. No, dawno tak. Nie byłam w Warszawie, ale myślę, że wiszą. Natomiast budynek całkiem zacny. Nasz jest chyba większy, tak mi się wydaje. Uniwersytet też ładny, chociaż wydawało mi się, że jest taki ogromny. No, nie ja wiem. Też miałam... Zawsze wyobrażałam sobie, że ten Wileński jest ogromny. Okazuje się, że wcale aż taki ogromny nie jest. Budynki ładne, stare, pięknie odnowione i tak dalej, ale wszystkie takie niziutkie po prostu, nie? Tu jeden wydział, tu drugi, tu coś tam, ale po prostu to nie jest jakieś takie, żeby były gmachy ogromne. Także ludzie studiowali. No kto studiował, Gosia? Mickiewicz, Słowacki, Graszewski, a pianistą był sam Moniuszko. O. Moja mama też się przygotowała dzisiaj, słuchajcie, przygotowała się. Pozdrawiamy siostrę Katarzynę, moją, nie mojej mamy, która to jest magistrem historii i zawsze nas sprawdza, czy wiemy coś, czy nie wiemy. Proszę Kasiu, przygotowałyśmy się obie tym razem, tak. I zwiedzamy dalej. Przechodzimy obok potężnej bazyliki Świętego Stefana, w której znajdują się groby książąt litewskich, ale też królów Polski, a pod katedrą tłumy turystów. W oddali widać już wzniesienie, na które będziemy się wspinać. Przechodzimy obok Muzeum Narodowego Litwy. Piękny stary budynek, który jest aktualnie w remoncie, więc ruszamy dalej. Po przeczytaniu kilku blogów i obejrzeniu kilkunastu vlogów z Wilna, jako nasz punkt widokowy wybrałam Zamek Górny w Wilnie. Powstał on w średniowieczu na szczycie Góry Zamkowej. Dziś jest oczywiście atrakcją turystyczną. W środku znajdują się liczne wystawy, a na każdym piętrze wieży zamkowej możemy zagłębić się w historię Wilna i Litwy.
Dla mnie natomiast najpiękniejszy jest widok z okien i oczywiście widok z dachu. Dla fanów podziwiania nowych miejsc z góry pozycja obowiązkowa. Widać tutaj całe niemal miasto, zarówno jego starą część, jak i tę nowoczesną, pełną wieżowców. Na koniec nagle znów zaświeciło nam słońce i zrobiło się jeszcze piękniej. Ale czas ruszać dalej, bo czeka na nas pan Adam, znajomy z Polski. Adam Mickiewicz, którego przedstawiać nikomu chyba nie trzeba. Zaglądamy też do jego domu. Do środka można wejść za dodatkową opłatą, ale z tego rezygnujemy, bo robi się późno i trzeba wreszcie coś zjeść. Tym razem udało nam się znaleźć bardzo typową restaurację z kuchnią regionalną. Dostałam też rekomendację od Polki mieszkającej w Wilnie, pozdrawiam serdecznie, która potwierdziła, że jadają tutaj nie tylko turyści, ale też miejscowi. Ale ostrzegła, kuchnia litewska jest bardzo ciężka. Co zatem wybrałam ja na kolację? Ja mam tradycyjną sałatkę z łososiem. Gosia, co masz? Kluchy, bardzo dobre. Kolejny dzień w Wilnie, zaczynamy od miejsca, gdzie jest bardzo wielu Polaków i jest to Ostra Brama. I co to ta Ostra Brama, Gosia? Bo to ty ten musisz się wiedzą katolicką wykazać. Matko Boska, no i trzeba odwiedzić. Gosia nie ma pojęcia, co to jest Ostra Brama, obawiam się. Generalnie jest to pod względem historycznym, bo mnie to bardziej ten niż te kościelne klimaty. Jest to ostatnia brama, która była oryginalną bramą wjazdową do miasta, która się zachowała po prostu. W międzyczasie były jakieś legendy z Jezusem i Maryją, no i teraz wszyscy tutaj pielgrzymują i wierzą w to, że można ich uświęcić. Czyli taka litewska Jasna Góra po prostu. Dużo Polaków. Dużo, tak. Z Nysy autobus stał na przykład. Pozdrawiamy Opolszczyznę. No, ale pogoda jest spoko, to teraz o ważniejszych rzeczach. Pogoda jest spoko, jest chłodnawo, ale świeci słońce, nie pada. Więc pochodzimy sobie jeszcze znowu po Starym Mieście, a później chyba pojedziemy do Troków. Jeśli tak, to można zmienić. Do miasta zwanego Troki. I tam jest taki zamek, który jest na wodzie właściwie, na takiej wysepce. I będę pewnie bardzo płakać, że nie mam drona, dlatego że z góry pewnie to by było bardzo zacnie zobaczyć. Myślę, że to będzie punkt programu dzisiaj, dlatego że lot mamy, teoretycznie miałyśmy mieć o 20.30 bodajże, a już jest o 22.00, także mamy cały dzień. Więc ten cały dzień jeszcze będzie dzisiaj w Wilnie i w okolicach, a później lecimy dalej i wcale nie do Polski, nie. Jeszcze szybki spacer po mieście, piękny, słoneczny, choć bardzo chłodny poranek. I biegniemy na dworzec szukać pociągów. Do miejscowości Troki dojechać możecie zarówno pociągiem, jak i autobusem. My wybieramy tę pierwszą opcję.
Dotarłyśmy, zamek w Trokach za mną. Bardzo ładny, wybudowany w XIV wieku, później oczywiście zniszczony i odbudowany już w wieku XX. Także ten kształt, który widzimy teraz, tak naprawdę większość pochodzi z drugiej połowy XX wieku. Ogromna atrakcja turystyczna, oczywiście głównie dlatego, że leży bardzo blisko Wilna. Dojechać można pociągiem albo autobusem za kilka euro. I później mamy spacer przez miasteczko, który nam zajął około pół godziny, także dość taki, i to takim marszem intensywnym, więc dosyć długi spacer, ale miasteczko też bardzo ładne. Troki to niewielkie miasteczko oddalone od Wilna o niecałe 30 km. Oczywiście największą atrakcją jest sam zamek, ale warto przespacerować się też, podziwiając stare drewniane domki, które zachwycają kolorami. Są to tradycyjne domy Karaimów, wybudowane w XIX wieku. Ich charakterystyczną cechą są trzy okna na przedniej ścianie. Według tradycji jedno okno jest dla Boga, drugie dla księcia Witolda i trzecie dla gospodarza. Zostały nam w Wilnie jeszcze, nie wiem ile, chciałam powiedzieć 3 godziny, ale chyba trochę dłużej. Kilka godzin w każdym razie, więc zrobimy te troki i później wracamy znowu pociągiem do Wilna i wsiadamy w kolejny pociąg i jedziemy na lotnisko, tak. Co Ci się najbardziej podobało na Litwie, Gosia? Dużo rzeczy. Ten zamek oczywiście bardzo, bardzo ładnie otoczony jeziorami, drzewami, lasami, pięknie. Ale podobał mi się też uniwersytet, podobało mi się, oczywiście trzeba było zajrzeć do Ostrej Bramy. Podobały mi się wszystkie kościoły wokół, bardzo ich jest dużo i bardzo ładnie odrestaurowane. Uliczki z kamieniczkami kolorowymi, bardzo ładnie, bardzo ładne. Zrobiło na mnie Wilno naprawdę wrażenie. No, to tyle od gości, a ja Wam powiem, że być może, że dajcie mi znać w komentarzu, czy Was to interesuje, czy nie, ale tak pomyślałam, że może rozpiszę plan takiej wycieczki, jak tanio wybrać się na Litwę i co zobaczyć na takim krótkim wyjeździe weekendowym albo kilkudniowym, nazwijmy to. Dajcie mi znać, czy chcielibyście skorzystać z takich porad, a tutaj nie będę się rozwodziła mocno nad cenami. Troszkę mnie Litwa zaskoczyła, bo myślałam, że będzie taniej, ale myślę, że ceny się mocno tutaj zmieniły, od kiedy mają euro. Myślę, że wcześniej faktycznie mogło być dużo taniej, natomiast teraz powiem Wam, że ceny są dość europejskie. Takie tańsze europejskie niż droższe, ale nadal no, tanio nie jest w każdym razie. Dość tanie są hotele nadal i jest tani transport. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, knajpy i tak dalej, już nie mówiąc o kawie i na przykład piwie, bo to w ogóle jest dla mnie jakiś odjazd, bo za kawę się płaci 3 euro na przykład, a za piwo 4 nawet. Więc wydaje mi się, że to bardzo dużo. Ale tak czy inaczej, Litwa ładna. I co, zadzieram kiece i będziemy niedługo... Gdzie lecieć? Powiedzieć. No powiedzieć. Do Rygi. Teraz będzie. Do Rygi zabiera. Będzie Łotwa. Wilno żegna się z nami przepięknym zachodem słońca. Wsiadamy w autobus i jedziemy na lotnisko. A tam? A tam niespodzianka. Jedno z najciekawszych lotnisk, jakie widziałam. Przepiękny stary budynek. Niesamowite zamknięcie podróży po Litwie. I tyle na dzisiaj, kochani. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to jak zawsze zapraszam i zachęcam, a stałym widzom dziękuję za obecność. Kolejny przystanek – Ryga. Pozdrawiam ciepło, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę.